Nazywam się Jakub Rozkosz, jestem autorem bloga jakubrozkosz.com. W dzisiejszym odcinku, realizowanym we współpracy z marką Wistula, opowiem Wam o tym, jak należy wiązać krawat. Pokażę ten jeden uniwersalny sposób, pasujący do wielu kształtów kołnierzyków i twarzy. Serdecznie zapraszam. Dzisiaj pokażę Wam jeden z najpopularniejszych węzłów krawata. Stosuję go równie często, co bardzo popularne wiązanie four in hand. Dobrze zawiązany krawat jest niesymetryczny, z piękną łezką przy węźle, sięgający końcem do klamry od paska. Pierwszym krokiem, który należy dokonać, jest oszacowanie relacji długości pomiędzy obiema końcami krawata. Ta długość jest mocno indywidualna, zależna od naszego wzrostu. Następnie krzyżujemy oba końce, a wszystkie kolejne ruchy wykonujemy zdecydowanie, nie bojąc się dociągnąć krawata, gdyż każdy z etapów ma istotne znaczenie na to, jak finalnie prezentować się będzie węzeł. Bardzo istotnym etapem jest przekładanie końca krawata przez stworzoną wcześniej pętlę. Na tym etapie zaczynamy formowanie charakterystycznej łezki, detalu, bez którego trudno mówić o odpowiednio zawiązanym krawacie, bez znaczenia, jaki węzeł został wybrany. To na tym etapie też zaczynamy modelować i układać węzeł. Dobrze jest przed samym dociągnięciem rozchylić delikatnie oba górne końce krawata. Dobrze zawiązany krawat należy solidnie dociągnąć do kołnierzyka. Nie zapomnijmy też, aby na samym końcu delikatnym ruchem wypchać łezkę i nadać jej ostateczny kształt. Jeśli klapy w marynarce są bardzo szerokie, można tylną część krawata delikatnie wysunąć, zmieniając tym samym proporcje pomiędzy krawatem a klapami. Ostatnim etapem jest upewnienie się, czy aby na pewno koniec krawata sięga do klamry od paska.